Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed Revelations. Teraz pewnie wchodzimy do jakiejś krypty. Będziemy skakać po jaskiniach. Kryptach. I mamy co? Kanały. What did you find? Another key? Door of some kind, bricked up with hard stone. Ah, promising. The first key was found behind a similar door. Timulus. And how did they open that door? They did it. The earthquake did. Iberoja. All we have are a few barrels of gunpowder. This should do. And if it does not, we get more. Jump! The assassin! Go! Go! No, będzie trzeba ich pewnie ścigać. Nie pozwól się zranić. Super! You will not leave here alive! Cholera. Oh fuck. He's dead. Bieganie na czas, uwielbiam, uwielbiam. Wspinaj się. No. Dobrze, że się udało. Jeśli nie ma, to jak od Yusufa, hak. Co ma sostrza? No jest gdzieś, blisko. Bardzo. Jak na razie idzie to dosyć sprawnie. Oh fuck. Tego się nie spodziewałem. Jak długo będę musiał ich ścigać? Pewnie niedługo. Ale on się nie dać zranić. No. Niewiele brakło. Lecimy, Ezio. Dawaj, dawaj, podnosz się. Dawaj. Cholera. Oddalili się trochę. Jak długo będę musiał za wami biec? Już to są leszcze w sumie. Granat w postaci beczki. Mam zwiększyć odległość od celu. Ale to nie moja wina, że to wybuchło. Tak, jest to za wami. Przydałoby się teraz jakieś dogodne miejsce. I na szczęście kamera już nie jest tak irytująca jak wcześniej. Wręcz nawet pomaga. Dawaj, dawaj. O! Finał! O kurde!
O, i wysypali się z łodzi. No chodź, chodź, chodź. Będę powoli. Każdego z osobna. Jeszcze ty zostajesz, no chodź. Skubaniec. Miejscowe sekrety. Wzrok orła. No, jest ich tu sporo. Może jeszcze z drugiej strony coś będzie? Dobra, otwórzmy miejscowe sekrety. Pierwsza skrzynia co daje? Sakwę nasączoną żywicą. Przyklejalna. Troszkowany bieluń. Tu w tej co mamy? Dosyć dużo pieniążków i proch. A to co jest? Kolejne pieniążki plus siarka. Korpus ceramiczny. I siara. Dobra. Trzeba przebadać drzwi. A że zostały przebadane. To można je otworzyć. Wzrok orła. Czy tu nie ma nic ukrytego innego? Nie. Biorę tylko klucz. Zdobyte klucze 3 na 5. Jeszcze 2. Jeden posiadają templariusze. Okej. Okay. Udało się nie zranić. No i dokąd? Może uda się w końcu tutaj gdzieś dokądś dolecieć. Tak, na razie lecę, lecę i nic. Chyba mnie cofnął z powrotem do punktu początkowego. Czasem mam takie wrażenie, jak podczas tego ekranu ładowania się postać się zatrzymuje. No i na szczęście wyszliśmy z kanałów. Co dalej? Ja tutaj mam kryjówkę asasynów. I chciałem z niej skorzystać. Okej. Okay. Jestem w środku. I wybieram asasyna. Mentor, I have heard some troubling rumors. Tell me. We have reason to believe a rogue Orthodox deacon is planning to murder the Patriarch of Constantinie. Do we know who this deacon is? Not yet. Clues have been sparse. We need a name first. It would not serve our cause to eliminate every holy man between Bursa and Belgrado. Vieni, and we will ask around to see what we can learn. Cześć, kolejna misja związana z Mistrzem Asasynów w kryjówce. Trzeba to zrobić bezwłocznie. Zlokalizuj i przekup.
I to jak mamy to zadziałać bezwłocznie? No jest. Hang on. Daj mi się dźgnąć. To może jednak nie był on. To jest jakiś kolejny duchowny. Patriarch is in danger from a rogue deacon. Does that stir any ideas? Ah, yes. We have heard those rumors too. And the name behind them is always Cyril of Rhodes. The Patriarch cast him out some years ago for gross misdeeds. He is banished. Anathema. If you see him in the city, you can be sure he intends to do harm. What did you learn? Our target is Cyril of Rhodes, a banished deacon. Okej, czegoś się dowiedzieliśmy. Let's move. No, zatwierdzę. Tu są kolejni. Patrzcie. Jest. Ło. O! Bez bólu. Ja pierdykam, co? Popłoch niesamowity. I know what to do, mentor. And if I see an opportunity to eliminate him, I will take it. No i dobra, proszę cię ukryć. Szukamy gościa. Patriarcha z Rhodos. Jest. No i co? Załatwiłeś mi tego, co trzeba. Brash fool. You killed an innocent man. I have no excuse, mentor. Forgive me. Even if I do. Pójdziesz, dostaniesz kilka batów. Nor should they. Take up his body and bring him to the shore. This is your burden to bear. Ale pokuta. Skortować uczka. Wezmę sobie miecz. Zaraz będzie zemsta. No chodźcie. Następny. Jeszcze. Zostałeś tylko ty. No i w sumie jest po wszystkim. Patrz jak chodzisz. Chyba będę musiał go wysłać na dodatkowe misje. Bez zwłoki odnajdź dostojnego. No cóż, coś mi się nie udało. O Boże. Jak potrącę wszystkie trzy, to już nie będą latały. Wow! Myślałem, że uda się ją wrzucić do wody, no ale się nie udało, sam wpadłem. Ja zakończę tu odcinek, także dziękuję, że oglądaliście. W następnej misji będziemy wykonywać następne misje. Jakoś tak. To na razie.